Numer do księdza. Jeśli dzisiaj księża są na topie. Halo. Hejka, moja perełko. Ale mi gorąco. To się ochłyć. Chyba nie wiesz, z kim masz do czynienia. No i? Co tam słychać? Zależy, jak się ucho przyłoży. Czasami odzywa się we mnie kocica. Mrał. No i? Oh, fuck. Oh, yeah. Ja jestem trochę taka wariatka. Pewnie ci tam już rozporek rozrywa. Nie. Jadę rowerem, jestem normalnie. Co tam hajs? Liczy się dobra zabawa. Facet powinien się... Każdy facet powinien się przynajmniej raz dziennie spocić. Niezależnie co by robił. Mierdzisz cebulą na odległość. Jak co? Mierdzisz cebulą na odległość. No i? Widzę, że ty napalony jak Arab na kurs pilotażu. Skąd jakie teksty znasz? W sumie to nie wiem. Jak co? W sumie to nie wiem. Jeszcze raz. Pani to tak kobietę obrażać? W jaki sposób obrażam? Lubię jeden na jeden w grze i nie tylko. A z kim w ogóle rozmawiasz? Seks masterka. Seks masterka? Tak myślałam. O czym? Ja już lecę. Pa, pa! Oh, fuck. Oh, yeah! Oh, fuck. Co ci to daje? Zadzwoniłaś? W sumie to nie wiem. Powiedz sobie samo po drugiej stronie. Obok Dziękuję ciebie. Dziękuję, misiaczku. Pozdrów go lub ją ode mnie, dobra? No raczej. No chyba. Nie, no dobry ksiądz, co? I te taki stopady, a tu nagle jadę rowerem. Nudno, no nie odzywał się, ale samo to sapanie mnie rozpierdzielało, nie? Ho, skurwesyn! Matija wpłacił piątego. Co on tak sapie? No ciekawe właśnie, czy serio jechał rowerem? Czy jednak nie? To serio był ksiądz? No podobno to był ksiądz, tak przynajmniej twierdziła osoba, która wysłała numer. A wydaje mi się, że mógł być, no.